Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rome Total War. No cóż, ostatnio ruszyliśmy ponownie na Messanę i zaatakowali nas Scypioni, kiedy zaczęliśmy oblegać to miasto, więc zaczynamy bitwę. Rozpocznij rozstawienie. Tak, cofnijcie się wszyscy. Zrobimy tak. Te cztery oddziały. Daj. Ustawimy ciasno. Te dwa tutaj i też. Albo nawet. O tak. I ciasno to oddziały. Te dwa tutaj. A tych pozostałych to rozciągniemy. O, tak. Dobra, trochę nierówno wyszło to. Was tu. I generała w środek. Okej. Okay. Dobra, rozpocznij. Oni będą szturmować na mnie, tak? Zgadza się? Tak. Dobra to. Po prostu czekamy. Aż oni przyjdą potem. Ewentualnie jakoś zmienimy to ustawienie. Włączyłem stoper? Tak. Dobra. Dobra, co on robi? No dobra, zwolnimy już. Powiedzmy, damy na podwójną. Ojej, ja się patrzę w drugą stronę, a tu mi oczywiście głupieją. Ustawcie się tu. Aj, idioci. Dobra, wy się ustawcie na ich miejsce, bo oni nie ogarniają najwyraźniej moich rozkazów. O! Generała im tłukliśmy, znaczy nawet nie generała, co dowódcę po prostu. Bo prawdziwy generał to walczy tutaj, tak.
Tak, tutaj jest nasz dzielny Scypion. Niedługo martwy Scypion, ale nie wdawajmy się w szczegóły. Now he flees the field like a coward. Oj. Naprawię się tu. Stawcie. No i znowu przyspieszymy, bo oni stoją i się gapią na nas. Dobra, tam ruszajcie już na nich. Garstki ich zostało. Naprzód, mości panowie. The enemy army is in flight. Pursue them. Drive them from the battlefield. Pauza. Tutaj jeszcze generał postanowił wrócić chwilowo do nas. The gods have filled the enemy general with fear. Now he flees the field like a coward. Wow, czego wyginie? No, od tych. Dobra. Dobra, może jednak wolniej będę grał, bo tak to tracę bez sensu oddział. Jaki rozpaczliwy szturm. Ojej. Kontynuuj. Dobra, teraz już możemy przyspieszyć. No straciliśmy łącznie ilu? 153. Nie tak źle, zwłaszcza, że to większość od tych oszczepów padło. Ojej. Czy Messana nie powinna być nasza? Dobra, zrobimy save'a. Tylko jeszcze najpierw sprawdzę ile. Jakie wiadomości mam? Filozofia. Filozofia stoicka. Arystos Cios rozpoczyna naukę o stoickim podejściu do życia. Nazwa tej filozofii pochodzi od budowli, w której Zenon, twórca stoicyzmu, nauczał w Atenach. Chryste, panie! Dobra. Okej. Okay. No. A, włączcie się. I sprawdzimy, ilu stracimy. 26 może być.
Zniewolność. To naprawiamy. Zrekrutujemy więcej oddziałów. Znaczy uzupełnimy. I okej, tu. Jeszcze ten nadwątlony oddział wyślemy do Syrakus. No. O, dobra, to patrzymy, co tu dalej jest do roboty. Tak, jednym statkiem blokujecie, ja mam dwa. Dobra, uzupełnimy ten statek, jeszcze jeden zrobimy. I tu jeszcze jeden. No i nam kasy brakło. Dobra, to następna tura. Kurczę, zapomniałeś naszą armią, by w Bałkanach ruszyć dalej na Rzym. No dobra. No i jeszcze... A, już koniec, to dobrze. Wynalezienie pompy ręcznej. Archimedes wynalazł pierwszą pompę wodną, która pozwala na szybkie wydobywanie wody i łatwe dostarczanie jej do miejsca zapotrzebowania. Super. Zaraz dla Macedonii, zaraz. No dobra, jest zaraz. Cholera. Zawiązano przymierze Germania Scytia. Okej. Okay. To wyjdźcie daj tu. No i tu się ustawcie jak możecie i dam wam jeszcze ten oddział. I dalej na Rzym. I to bym, jeśli pozwolisz, to chcę zobaczyć, co tu się dzieje. A ty będziesz tu stał. Dobra. O kurczę, ile kasy mamy. To tak, tutaj po pierwsze zbudujemy może... płodu od zmian. No, nie będzie. Tutaj koszary. Tutaj drogi. A tutaj... albo nie, nie wiem. A tutaj zbudujemy im kapliczkę. Niech mają. Kurczę, zaraz tak ziewam. No i znowu są źli. Odpowiedni mąż zaręczyny Theophane. Czy jak to się powinno i czy też imię, nie wiem. Dobra prowincja, plus 2 do dowodzenia. Po co są obrony? Kurczę! Dobra, może mogę cię przyjąć? Ty jesteś... Gdzie ty jesteś? Kurczę. To jesteś ty? Tak. Nie za dużo was jak na jedno miasto. Dobra, to też flotę zrobimy. I zbudujemy może... A rozwiniemy właśnie te... szkutnictwo. No to dobra, ty idź dalej tu. I zobaczymy, co zrobimy. A może właśnie jeszcze... Albo nie, niepotrzebna chyba dodatkowa armia. No to tylko... tam pójdzie. Antygon ze Sparty, dziedzic frakcji. No.
A tu się cieszy armia, dobra, ale na razie zostawi ich. Tylko zrobię tu flotę i zaatakujemy z dwóch stron Italię południową. Dobra, tutaj może zbudujemy też większy te większy port. Tutaj to. Tutaj może to. No i okej, to następna tura. Oj, zapomniałem o nim. Cholera. Dlaczego wszyscy mnie atakują? Co ja im do jasnej cholery zrobiłem? Dobra, zwerbuj tu dwa oddziały. Trzy. I zbudujmy kopalnię. I mam tu jakieś dowódcę, tu mamy. Możesz być stąd? Możesz. No to stań se tu gdzieś. I tu zaczynamy werbunek. I właśnie tylko tu. Dobra, to tu możemy jeden oddział mniej. A tu jeszcze jeden. No. Okej. Miasteczko rośnie, Larissa. Dobra, to już na następnej turze. Aha, czyli odbili od rąk Galito miasteczko, więc jak zajmiemy już Apolonię, kurczę, ile oni tu mają armii. Jak zajmiemy Apolonię, to ruszymy na Salonę, a potem dopiero na Bubyzę. Dobra. No i myślę właśnie, że już zakończę w tym miejscu odcinek. Zapraszam do następnych filmów. Cześć!